Była już wigilia w Sejmie, a teraz czas na sylwestrową noc w sali plenarnej. Posłowie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej kontynuują okupację. Sylwestra spędzą nieco inaczej niż inni Polacy. Akurat ja mam dyżur. Kilka osób od nas z klubu Nowoczesna ma dyżur w Sejmie. Ja mam dyżur od godziny 10 do godziny 5-6 rano. W związku z tym zostaję na sali sejmowej. Z lampką szampana, z jakimiś tańcami w Sejmie? Zdecydowanie bez jakichkolwiek rzeczy, które by wykraczały poza zasady parlamentaryzmu. Mam zamiar o północy zadzwonić po prostu do rodziny i złożyć życzenia. Nowy rok to czas marzeń politycznych, także tych o liderowaniu. Ryszard Petru marzy, by być liderem opozycji, choć jak na razie kieruje w parlamencie tylko 30 posłami. To był trudny rok. Na naszych oczach, w błyskawicznym tempie, powstała Polska murów, Polska zamkniętych na dialog drzwi. Polska głębokich podziałów w rodzinach, wśród przyjaciół, sąsiadów i współpracowników. Sejm wytrzymuje wszelkie ambicje. Od kiedy Platforma Obywatelska poszła drogą samoobrony i blokady mównicy sejmowej, Sylwester zapowiada się intelektualnie. No ja będę w Sejmie, tak. Z lampką szampana? No nie. Tu nie ma takiej możliwości. Jesteśmy na sali, rozmawiamy, jesteśmy cały czas na sali plenarnej. Rozmawiając także o tym, co dotyczy prac parlamentarnych. Nie tylko, ale przede wszystkim. Od niekonwencjonalnych praktyk spędzania jedynej wyjątkowej nocy w roku odcinają się posłowie klubu Kukiz15 i mówią, że są zniesmaczeni tą całą sytuacją. Sejm służy do pracy. W Sejmie powinno się pracować, a nie balować. Wobec tego my jesteśmy coraz bardziej zniesmaczeni tym, co się dzieje. To, że marszałek Kuchciński popełnił błąd, bo niewątpliwie to było bezprawne wykluczenie posła. To, że takie czy inne były wyniki głosowań budżetowych, które można podważać, bo można, my uważamy, że w ogóle budżet został nieprawidłowo przegłosowany, to nie oznacza, że należy zamieniać Sejm w miejsce do zabaw, śmiesznych filmików i występów artystycznych poszczególnych posłów. Posłowie opozycji nie widzą nic złego w takiej formie protestu. Jednak innego zdania są politycy partii rządzącej. Uważają, że działania Nowoczesnej i Platformy są nielegalne. To jest oczywiście nieodpowiedzialne działanie, bo to powoduje pewien kryzys funkcjonowania tak ważnej instytucji państwa demokratycznego, jakim jest parlament. Jest to też działanie nielegalne, o tym też trzeba mówić wprost, bo po zakończeniu posiedzenia, w sali posiedzeń Sejmu, nikt przebywać nie powinien. Ale mam nadzieję, że ta część opozycji, którą niektórzy nazywają histeryczną, a sami oni siebie nazywają opozycją totalną, jednak przyjdzie po rozum do głowy w nowym roku i ten absurdalny protest zakończy. Po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu zamiast obrad w sali plenarnej odbędzie się zabawa sylwestrowa. Szkoda tylko, że za pieniądze polskich podatników. Rafał Potocki, Telewizja Republika.